Siemka z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Dying Light. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie chyba ze 4 zadania poboczne, bo to był ciąg w sumie takich zadań. I w tym odcinku bierzemy się za zadanie pod tytułem Strefa Kibica. Możliwe, że zrobimy jeszcze fontannę, ewentualnie bunkier, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak się uwiniemy z tą strefą kibica. Spider-Man normalnie. Dobrze! Dobrze! Ciśnij ich, wielko ludzie. W strefie kibica ktoś nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo być. Tak, może to sprawdzę. Nie powinno nikogo być, a jednak ktoś jest. Do każdego, kto mnie słyszy, potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Jakbyście byli jedynymi. Operujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa. Wodę pitną i żywność! Błagamy o pomoc! O cholera jasna! No tak, jeszcze na Birala żem spadł, no. Gra umie pokazać, jak bardzo mnie ta gra nie lubi. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Są tu kobiety i dzieci. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa. A ty co? To dziupli. Błagamy o pomoc. No to w ogóle była ta. O cholera! Ej, co jest? No nie mogę bić! Nie mogę bić! Nie mogłem bić! Ludzie, klikam lewy przycisk. Pewnie słyszeliście nawet. Bo ja zawsze jak klikam ten przycisk, to go słychać normalnie bardziej niż samego mnie. Za bullshit, naprawdę. Jeszcze raz tu przychodzić, no nie mogę. To są. O, o, o! Tego to już w ogóle nie skomentuję. Wodę pitną i żywność. Błagamy o pomoc! Nie mam w ogóle żadnych apteczek już. Spadłem teraz jak debil. O my god! Plany. Zrobię jak największy zapas tych apteczek, żeby później nie robić ani nic. Ogólnie staram się teraz nie bluźnić nawet na filmach w grach dla 18 lat, bo ostatnio jak w ogóle wrzucałem filmy, to wrzuciłem 14 filmów i każdy miał ograniczone zarabianie. Musieli go dokładnie sprawdzić. No dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, bo wcześniej tak nie było. Operujemy sprzęt elektroniczny.
A w większości filmów no, z Lego i z Kingdom Hearts na 100% nie przeklinam. W Dying Light się na pewno przeklinałem. Tak więc no. Do każdego, kto mnie słyszy, potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Są tu kobiety i dzieci. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Błagamy o pomoc. Jakie tu mogę przejść? A, nieważne. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Są dużej tu karty. Kobiety i dzieci. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Błagamy o pomoc. Ogólnie chyba dopiero teraz się domyślam, czemu nie mogłem wyjąć broni. Do każdego, kto bo już pewnie łapało mi tego. Bezpieczną strefę. I dlatego moja postać jest taka mądra, że nie wyciągnęła nawet broni. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję. O, karta magnetyczna, apteczka. 17 apteczek mamy, by the way. Do każdego, kto mnie słyszy. Możesz się już przytkać, człowieku. Są tu kobiety i dzieci. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Błagamy o pomoc. Do każdego, kto mnie słyszy. Możesz się zamknąć, please. Ja słyszę, naprawdę ja słyszę. Nie jestem głuchy. Sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Ja się wróciłem. Błagamy o pomoc. A, bo to był ten. Do każdego, kto mnie słyszy, potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Zabiłem kobiety i dzieci. Super. Oferuję śmierć w zamian za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Chodź do mnie. No, przyjdę do ciebie. Co się dzieje? Jestem w strefie kibica. To miejsce to jedna wielka pułapka. Trzymaj ludzi z daleka. Rozumiem. W takim razie skorzystaj z własnej rady i zabieraj się stamtąd. Okej. Okay. Myślę, że pójdę go znaleźć. Bez odbioru. A więc rzucasz mi wyzwanie. Wspaniale. Zastrzelę cię z karabinu i się skończy twoje wspaniakowania, frajerze. O, tu się nagle odpaliło chyba. Do każdego, kto mnie słyszy, twoja sytuacja z każdą chwilą się pogarsza. A, czyli jednak muszę skorzystać z windy. Zabiłem już tylu, że już wszystkich nie pamiętam. Ale byli sławni. Ty też jesteś słaby. Także więc umrzesz. Do każdego, kto mnie słyszy, odetnę ci głowę. Co? Do każdego, kto mnie słyszy, wytnę ci z uszu bębenki i nic więcej nie usłyszysz. Umrzesz w absolutnej ciszy. Ale nie martw się. Ja będę słuchał twoich krzyków. Tak więc nie zmarnują się. O, cię zbąkuje tutaj. O nie. Do każdego, kto mnie słyszy. Co on wpuścił? A, okej. Okay. Ale ja przetrwałem dzięki obudzeniu w sobie naturalnego instynktu łowcy. Ja tu rządzę. Ja tu jestem królem. A ty tu umrzesz. O kurde. Do każdego, kto mnie słyszy, już prawie jesteś mój. To miło, że sam do mnie przyszedłeś. Nie będę... Uff!
Gdzie on jest? Tu jest. Troy, tu Crane. Wszystko w porządku? Jakiś pojeb wabił ludzi do strefy kibica, po czym polował na nich. Jest tu kilkanaście, może nawet 20 ciał. Zabiłeś go? Na śmierć, moja droga, na śmierć. Bez odbioru. Ten typ się ruszać? Mi się wydaje. Dobra, nie wnikam. Przewróć zasilanie. Dobra, teraz możemy opuścić biuro. To była pułapka, jakiś popaprany mściciel zwabił. A, dobra, nieważne. Wszystko przecież wiadomo. Po co ja to czytam? No i mamy 10 tysięcy. Super. Zróbmy sobie teraz zadanie pomów z Tabitem. Albo nie, fontannę sobie zrobimy. Bo to może być troszeczkę dłuższe. A chciałem głównie zrobić sobie te dwa zadania poboczne. Ale jeśli się szybko uporamy z tą fontanną, to wydaje mi się, że może i ten bunkier zrobimy. Zobaczymy. Muszę sobie odpalić latarkę, więc nie widzę tutaj. Ej! Dobra, chodzimy dalej. Frajerze! Okej. Chciałem się do niego tak fajnie przyciągnąć, ale zapomniałem, że to tak nie działa. Zamknę to lepiej. Nadchodzi noc. O, tu już jest woda. A, tu pod wodą trzeba pewnie przepłynąć. Otwieranie zamków pod wodą! To dopiero wyzwanie. Dobra. Trzech poradziło. Ej, nie, dobra jest ta broń. Tylko patrzcie, nie mogę przeszukać tych wrogów. Dziwne. O, tu jest skrzynka w ogóle do otworzenia. Nice.
Wow, brak miejscowych ekwipunku. Zresztą to i tak ma tylko 200 obrażeń, więc... Nie opłaca się nawet tego brać. Widzę, że tutaj chyba Viral już na mnie czeka. Na samym wyjściu. Którędy to się wchodziło? Znaczy wychodziło, przepraszam. To nie było gdzieś u góry? Nie. Ej, powaga. Gdzie jest wyjście? Ej, powaga, ja jestem ślepy czy głupi? Aha, okej. Nie no, ale bardzo dobra jest ta broń. Dobra, udało się uciec. Chyba sobie żartujesz, śmieciu. Dobra, spadł. Nie. Nie chcę na siebie ściągać żadnych volatili. Okej, chodźmy tutaj. Włącz wodę przy progach kanału. Nie. Ej, patrzcie, to w ogóle jest ten. Jeszcze jakiś wykrzyknik na dole. A, tu jest wejście jakieś na dół. Chcesz robić interes? Słyszałeś tę głośną muzykę? Ktoś ją włączył celowo. Ciekawe po co? Ten gość chyba chce umrzeć. Kwestia wiary. Dobra. Mamy poboczniaka na następny odcinek. Okej, ja na nie wiedziałem, że to jest ta Linka. Debil. Nie wiem w ogóle, co tyle zombiaków robi na dachu. Ale nie wnikam. Nara. No, zaraz się chyba zrobi jasno, tak mi się wydaje. Dobra, szybko zamykajmy.
Może akurat się noc skończy. O kurde. Dobra, trzeba ten. Dobra. Najpierw tutaj wyjdę na powierzchnię. Jeden. I drugi. Dziękujemy. No i otworzyliśmy zawór przy hotelu. O, i przeżywamy noc. Niezauważony. 600... Oj Boże, 6611. Expo zebraliśmy. Ała. To się darł. A, chyba na tego wielkoluda się darł jakiś typ. No ty jedna, chodzić nie umiesz. O, udało się. Co ja robię? Trzeba będzie się przejść do tych zrzutów. Ty babo, szym do ludzi. Wypad. Nie wiem, co to jest za muzyka, no nie pytam. O kurde, to trzeba uważać. Babo, czemu ty się nie podpaliłaś? Kurde, ale jak ja mam to zrobić? Mm-hmm.
Czekajcie, tu jest zasilanie do połączenia. Przestawiłem wszystkie trzy zawory. Wspaniale! Teraz musisz jeszcze tylko zrobić to samo w głównej pompowni. Daj mi znać, gdy tam dotrzesz. Dobra, czyli mamy jeszcze jeden zawór do wzięcia, tak myślałem. Co jest? Całe szczęście, że tu woda była. Właśnie dlatego czasami się boję używać tej kotwiczki. Mijamy. Dobra, wchodzimy. Wow, co tak walnęło? Drugi raz. Co się chwytasz? Żegnam. Chciałem sobie 17 poziom wbić tej zwinności. Siu. Jezus Maryja. Dobra, żeby chociaż 45 było. Potrzebuję nowego mózgu. Masz może? Nie. Ej, co? A to ci frajerzy od Rajsa. Wyślę wam koleżankę na dół. Ej, no, dlaczego Crane nie użył kotwiczki? Proszę was. Mogę wiedzieć dlaczego? Gdzie ja teraz jestem? W ciemnej dupie. A nie, dobra, nieważne. Ale dostał. On to już głowy nie powinien mieć. Moim zdaniem. Bąk. Shrek. Fiona. Osioł. Co za sierota. Dobra, schodzimy na dół. I dostałem punkt umiejętności. Oszałamiająca ucieczka ogłusza gryzania na 3 sekundy. Nie, ja rzadko używam ślizgu, żeby jakiegoś wroga ścisnąć. Jedynie tylko tego kopniaka, nie? Dobra, weźmiemy sobie to. Dobra, Mort. Jestem w głównej pompowni. Co teraz? Poszukaj głównego zawodu. Zamknięte. Tutaj trzeba.
Jeszcze niżej. Dobra, git. Widzicie to? O kurde. What the fuck? Bong, bong, bong. Szmatę. Bong, bong, bong. Czekajcie, uciekam. Dobra, został w łeb. Załatwione. No i udało się. Postępy? Tak, tak! Znów mamy wodę! I to nie tylko w naszym budynku, ale w całej dzielnicy! Godnie zastąpiłeś mnie na stanowisku! Nawet fontanna znów działa! Wspaniale, Kray! Lepiej pić wodę niż napoje energetyczne. Racja. Nie wiem, czy to czasami nie było nawiązanie do tego, do Dead Island. Bo tam... jako apteczki były takie napoje energetyczne i batoniki. Wydaje mi się, że to raczej był taki smaczek. Ale dobra, słuchajcie. Pójdziemy jeszcze sobie... Znaczy, musimy jeszcze w sumie zrobić... jedno... Myślę, że to już koniec będzie. Ej, co jest? Wiedziałem właśnie, że to tak będzie teraz działać beznadziejnie. Żegnam. No i gdzie jest jeszcze ta fontanna? A dobra, niedaleko w sumie. Dlaczego w ogóle moja postać nie naprawiła sobie tej broni? Ciężko będzie spróbować tą wodę czy fontannie. No, odwal się. Dobra, udało się. Nara. Wziąłbym ten zrzut. Ogólnie. Ale wolę to zrobić w innym odcinku, takim oddzielnym w sumie na te zrzuty. W Starym Mieście. Tak więc w następnym odcinku weźmiemy się za zadanie Kwestia Wiary oraz Bunkier. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Dying Light.